Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Ensklopedia Kryptowalut. Trzeci dzień z rzędu, trzeci poranny film. No i wieczorem zapewnie pojawi się kolejny film z informacjami z rynku, z tym co, to, co dzisiaj się będzie działo, co wydarzyło się może wczoraj w nocy tak naprawdę. Także film wieczorny około godziny 20. Myślę, że zacznę gdzieś tam rzucać o jednej stałej porze te filmy. Dajcie znać, czy wolicie, nie wiem, 19 czy raczej 20. Czy jest to Wam całkowicie bez różnicy? Chcę, żebyście się mogli zebrać o jednej godzinie, po prostu wbić na premierę tego filmu, żebyśmy sami mogli przed taką premierą też pogadać. No i żeby te filmy były jakoś tutaj usystematyzowane, żebyście widzieli, że zawsze ten filmik od Hamila Encyklopedia Kryptowalut będzie na kanale, a nie że raz o 15, 17, 18, 20, i wy tak nie wiecie potem, a YouTube niestety często wam tych powiadomień nie pokazuje, albo pokazuje po dwóch trzech dniach, sam wiem jak subskrybuje inne kanały, że tak niestety jest. Więc tutaj postaram się jakoś usystematyzować te wieczorne filmy. Dobra, dzisiaj kolejna praktyka, oczywiście dla Was. Dziś zajmiemy się platformą Pancake Swap. Czym to jest? Jest to kolejny DEX, kolejna giełda zdecentralizowana, dość mocno rozwinięta, natomiast ponownie jest to Binance Smart Chain. swap był na Binance Smart Chainie, no i dzisiaj kolejna platforma, która jest dość mocno wspierana przez Binance'a, właśnie jeżeli chodzi o zdecentralizowaną wymianę. Mają tam też sporo innych funkcjonalności, ale za tą całą platformą kryje się troszkę ciemna historia, że tak powiem i dość duży hack. O co chodzi, wytłumaczę na koniec filmu, bo naprawdę interesująca historia i dlatego też nagrywam ten film. Przejdźmy sobie tutaj oczywiście do CoinGecko. Bitcoin 38360, i TILUM tutaj leci do góry 1229 dolarów, Polka do 29% w ciągu 24 godzin, 14,5 dolara prawie. Najlepiej radzi sobie Voyager dalej, Polka, REN, IOST, najgorzej Blockstack, no i w 6% w dół, Zcash 5% w dół, także oczywiście Alty radzą sobie bardzo dobrze. Zresztą widzicie, że dominacja Bitcoina to 67,5%, spada to, było 72, 73 nawet, tam tydzień temu. Teraz to spada i kapitał idzie w Altcoiny. Także Altcoiny to the moon i niech lecą do góry. Przejdźmy sobie do kursu PancakeSwap'a, jest to token właśnie tej platformy, główny token tej platformy, bo mają dwa tokeny, o tym drugim tokenie jeszcze Wam powiem troszkę później. Na razie kosztuje on 61 centów, jeżeli chodzi o maksymalną jego cenę, no to było tam powyżej trochę dolara. Ogólnie jak widzicie, ta cena ani jest jakoś bardzo wysoko od, od dołków, ani też od, yy, od górki, też nie jest daleko. No i teraz wolumen ostatnimi dniami się dość mocno tutaj na tej platformie zwiększył, nawet dwu-, trzykrotnie, także coś z tego może być. Aczkolwiek, no pogadamy sobie jeszcze potem. Kapitalizacja to niecałe 60 milionów dolarów, więc już tak dość sporo. Ale jeszcze nie ma źle. Natomiast problem jest w tym, że jeżeli chodzi o maksymalną ilość tokenów, nie ma tutaj maksymalnej ilości tokenów. Będzie inflacja, która, będzie, która jest spowalniana przez pewne mechanizmy spalania pewnej części tokenów. O tym jeszcze Wam powiem, jeżeli przyjdziemy sobie do dokumentacji tego, tego projektu. Natomiast, żebyście wiedzieli, że nie ma tutaj skończonej ilości tokenów i te tokeny są dodrukowywane tak naprawdę codziennie z każdym blokiem danych. Przejdźmy do platformy, jesteśmy na platformie punkcakeswap.finance. Punk no i macie tutaj główną taką stronę, możecie farmić i stekować tokeny CAKE, czyli tej platformy, no i wygrywać jakieś tutaj losy w loterii. O co chodzi, wszystko Wam zaraz powiem. Obecnie, jeżeli chodzi o supply tego tokena, no to jest 96 milionów. Tokenów spalonych jest 49 milionów, także bardzo duża część tutaj tych tokenów została już spalona, no i co każdy blok wpada 25 nowych tokenów. Lecimy po kolei. Giełda. No to jest po prostu taka typowa wymiana jak właśnie na chociażby Uniswap, jak na Juleswap. Tym razem, tak jak mówiłem, jesteśmy na Binance Smart Chainie, także możecie się połączyć albo Binance Smart Chain Walletem, oni mają swój taki portfel, albo normalnie Metamaskiem się łączycie, czyli klikacie Connect, musicie sobie dodać Binance Smart Chain, czyli sieć Binance'a do Waszego Metamaska. Pokazywałem Wam to w chyba w platformie Jules bo właśnie jak to wszystko zrobić, także odsyłam Was do tego filmu. Klikacie connect, metamask, wybieramy tutaj oczywiście swój portfel, klikamy dalej, połącz i niestety, ale za każdym razem chyba jak wchodzimy na tą platformę, trzeba się tutaj tak łączyć. No Widzicie, że mam tu niecały jeden BNB token właśnie na swoim portfelu. No co, no wybieram sobie jakiś inny portfel. Ło kurde, głosy są. Siu. <śmiech> <śmiech> Nie wiem, czy jest to na no innym swapie, czy nie, ale sorry, jak mnie to rozbawiło. E, dobra, no i wymieniamy sobie po prostu ten token na jakiś inny token. E, swap, no, oczywiście price impact i tak dalej, wszystko standardowo, tutaj są jakieś ustawienia tych transakcji, wszystko tak, jak powinno być. W liquidity zakładce możemy oczywiście dodać płynność do jakiejś pary walutowej. to jest bardzo ważna zakładka w tej całej platformie. I jeszcze mamy trzecią mega fajną rzecz, bridge. Co to jest Bleach? No Bleach to jest most, tak? Każdy tam w Berang opykany jest z angielskim z was. I most jest to daje nam możliwość tutaj mam chyba otwarte, tak? daje nam możliwość wymieniania tokenów z różnych sieci. To co chce Polkadot, to co chce gdzieś tam Ethereum kombinuje. Binance to już ma. Możemy sobie wymieniać tokeny między Telix Network, czyli tronową siecią, Ethereum i Binance Chain Network. Właśnie z Binance Smart Chain Network możemy sobie wymieniać te tokeny pomiędzy tymi platformami. Czyli chcę wymienić na przykład, nie wiem, Bitcoina, chcę wymienić na Binance Smart Chain, to mogę to zrobić. Chcę wymienić, nie wiem, Chainlinka na przykład, tak? Tu jest wyszukiwareczka, pyk, wyszukiwarka. Chcę wymienić Chainlinka z Binance Smart Chain, mogę. Chcę wymienić Trona na przykład, gdzie to jest TRX, tu, czy jak oni to wpisują. Polka dot, Polka dot. O, no, gdzieś tutaj był Tron, ale mogę to wymieniać pomiędzy tymi platformami. Jak to dokładnie działa, obejrzyjcie sobie ten film, który jest tutaj, tam wyświetlony na ekranie. Pokazują, że najpierw tworzą wam nowy adres, blokują środki tutaj, później my, wy musicie ten adres wysłać tą ilość tokenów, którą wy chcecie wysłać. Oni to odblokowują. Jak wszystko się zgadza, to wam przerzucają te tokeny, zamieniają po prostu za Was, i wszystko to działa. Oczywiście płacicie opłaty transakcyjne tak jak to w sieci, no bo dokonujecie transakcji on-chain. Normalnie, ale naprawdę fajnie to działa. Zobaczcie sobie, jeżeli chcecie, tutorial tu wszystko jest gotowe. No i tak naprawdę możecie sobie wymieniać różne tokeny pomiędzy różnymi sieciami. Także to jest mega, naprawdę fajna sprawa. I Binance właśnie taki most udostępnia. I tu się chcę na pół sekundy zatrzymać. Polkadot na tym pracuje, i Ethereum na tym pracuje, wszyscy na tym pracują, a Binance to ma. Dlaczego? Bo Binance ma najwięcej kasy. Po prostu. Ma najwięcej ludzi zatrudnionych, ma najwięcej kasy i ma oddziały i ma swoje kawałki tortu właśnie, jak dzisiaj rozmawiamy o tu jakichś ciastach, ma swoje na ciastach albo naśnikach, ma tutaj kawałki tortu w każdej części tej branży. Mają swoje mining pule, mają stake'owanie, farmienie, giełdy, DEXy, giełdy na różnych częściach świata, tu jakieś mosty pomiędzy różnymi łańcuchami. No i niestety, kto ma kasę, ten ma władzę, <laughs> kto ma kasę, ten pierwszy może wymyślać nowe rzeczy i tak naprawdę może nie wymyślać, ale je realizować, bo on ma na to po prostu fundusze. Dobra, także most mamy obcykany, bardzo fajna rzecz, jeżeli o to y, chodzi. No, i tutaj przejdźmy sobie do yy, farm, bo PancakeSwap ogólnie opiera się właśnie na farmach, czyli yy, blokujecie jakieś tokeny. Tutaj głównie mówimy oczywiście o tokenach płynnościowych. Właśnie yy, na przykład Cake do BNB, tokena Cake do czegoś innego, BNB do jakichś innych tokenów. No i sobie po prostu farmicie te nowe tokeny, które wychodzą na tej platformie. Jeżeli chodzi o API, czyli zwrot z inwestycji na cake do BNB, czyli ten token pancake, który jak widzieliście, w cenie się dość mocno trzyma. Do BNB 165% w skali roku. Tutaj jakiś nowy wymysł wyszedł. Front do BNB 2400 w skali roku. Helmet do BNB 260. Tutaj mamy na przykład stablecoiny do siebie, czyli USDC do BUSD. No i mamy tutaj w stablecoinach 13% w skali roku, ale jest jeszcze lepsza opcja bo możemy DAI, czyli stablecoin zdecentralizowany, do właśnie stablecoina Binance'a i dostajemy 19,3% w skali roku w stablecoinach. Także bardzo fajna tutaj, naprawdę opcja przedstawiona przez tą platformę. No i widzicie, że tych farm jest tutaj troszkę, nieaktywnych już jest, też kilka zamkniętych zostało, na przykład ten DAI do BNB zostało zamknięte. Natomiast jedna uwaga, zawsze na to zwracam, oczywiście Wam tutaj sprawę, że pamiętajcie, macie 260% zwrotu skali skali roku, ale cena danego tokena może się wahnąć, tak? I już wtedy będziecie mieli dużo tokenów po jednym roku, ale które mogą być warte 2, 3, 5 razy mniej, tak naprawdę po tym okresie, kiedy wy będziecie chcieli wyjść tak naprawdę z tej platformy. Jak to robić, żeby tutaj farmić? No to oczywiście musicie dodać płynność na danej parze waltowej w tamtej zakładce, której wam powiedziałem. Klikacie selek, dodajecie te tokeny płynności <laughs> no i tyle. I tak naprawdę później odbieracie sobie Nagrody. Mają też tutaj pól syropu, no bo oczywiście no jak macie pankejki, to musicie je podać syropem klonowym, no to jest chyba logiczne, tak? Przecież nie no, w Polsce to może nie logiczne, bo to nie jest zbyt popularne u nas, chociaż gdzieś mi tam stoi w szafeczce <laughs> syrop klonowy, ale nieważne. Syrop to jest ich taki token, który dostajecie za zastejkowanie cake, tych tokenów cake. Stejkujecie, nie wiem, 100 dostajecie 100 syropów, te syropy wrzucacie w jakieś tutaj inne y, pule, no i dostajecie te tokeny, które są tak naprawdę wytwarzane lub notowane na tej platformie. Dlaczego powiedziałem wytwarzane? O tym Wam zaraz powiem. Prosta sprawa, no i tutaj też stopa zwrotu jest oczywiście bardzo duża, 200, 300, y, 300, 400% będzie? Nie będzie, 200, 300%, tak naprawdę, więc też bardzo pokaźne ilości, natomiast uwaga ta sama, jeżeli chodzi o zmienność ceny. Kolejna opcja, która tutaj jest, to jest loteria. Jeżeli macie tutaj kejki, stejkujecie kejki, no i zostajecie wylosowani wasze tikety, które dostajecie po prostu za stejkowanie kejków zostaną wylosowane. Czyli jeżeli wygrają dwa, trzy lub cztery takie same etykiety, które Wy posiadacie, no to dostajecie nagrodę w postaci właśnie cake tokenów. Taka mobilizacja do ludzi, żeby te cake tak naprawdę zamrażać i i żeby jak najmniej było ich w obrocie, a jak najwięcej było zamrożonych. Bo to jest po pierwsze bezpieczeństwo dla platformy, po drugie wpływa na wzrost ceny oczywiście danego tokena. Oprócz tego mają tokeny NFT, które też są co jakiś czas rozlosowywane wśród społeczności, jakieś tutaj oczywiście obrazki na. Na Binance na też możecie je dostać. Osoby losowe je dostają, które stajkują cake z tego co przeczytałem. Mają tu też zakładkę, zakładkę info. Jak przyjdziecie sobie do overview, to otwiera wam się ta platforma, to chyba znacie coś takiego jak Uniswap. Oczywiście no i tutaj zobaczcie, że tych tokenów, tych pieniędzy zablokowanych w tej platformie jest już dość sporo, bo na ten moment to jest 169 milionów dolarów. Uniswap ponad 2 miliardy posiada, na ten Swap, który ja wam pokazywałem, ma tam niecałe dwa. Miliony tych tokenów. Także no tutaj widać, że ten DEX jest zdecydowanie bardziej wspierany przez Binance'a. Tak samo jest w ogóle przewodnik akademia.binance.com. Po polsku możecie sobie to zobaczyć, przeczytać. I oni tutaj też mają opisaną całą tą platformę, o co w niej chodzi. Także widać, że tutaj jest po prostu to bardziej wspierane. Lecimy sobie dalej. No i tutaj jest coś nowego. Kolejne nowe słówko. Proszę tam zapisać do kajecików nowe słóweczko. IFO, oh, Initial Farm Offering, ostatnio był Initial Dex, Dex Offering, teraz mamy Initial Farm Offering, czyli są farmy tak jak na przykład Helm lub tu mieliśmy jakieś właśnie Ditto, Blink i Tenet, które oczywiście ogłaszają się na platformie PancakeSwap. No i wy, za to, że posiadacie token płynnościowy Cake do BNB, możecie brać udział w zakupie tych tokenów Helmet. I tutaj jest w ogóle mega ciekawa sprawa, ponieważ Wy te tokeny możecie dostać za darmo. Jak? Możecie oczywiście przeczytać dokładnie w dokumentacji. Może sobie to otwórzmy. Jak to wygląda? Jak wziąć udział w tym Participate in AFO? Kupujecie CAKE i BNB tokeny. Tworzycie pól płynności normalnie w tamtej zakładcie, zakładce Liquidity. Później, jeżeli taka sprzedaż jest live, czyli po prostu tutaj się pojawi opcja, żebyście mogli się zgłosić do tej sprzedaży. Tutaj już się zakończył ten helmet, Na, następne pewnie za niedługo będą ogłoszone, to klikacie sobie tam zakup te tokeny, no i oczywiście część kasy, no i wy mając ten pól płynności Cake do BNB jesteście jakimś procentem z całej tej płynności, tak? Powiedzmy, że jesteście 1% płynności, i no to 1% z tych tokenów, które zostaną udostępnione do sprzedaży, będziecie mogli kupić. Natomiast jeżeli nadwyżka będzie chętnych kupujących, że tak powiem, i osób, które zablokują kasę w tym pulu płynności, a ten pul płynności będzie większy niż oni chcą tutaj tak naprawdę zabrać kasy, to tutaj widzicie 940% kasy więcej było zabrane tak naprawdę niż było dostępnych tutaj, to Wy dostajecie zwrot tych swoich tokenów płynności. Nie dość, że dostajecie tokeny nowego projektu, to tak naprawdę bardzo duża część tych, Cake do BNB tych tokenów płynności zostaje Wam zwrócona na wasz portfel i w sumie możecie za darmo praktycznie dostać jakieś nowe tokeny. Tutaj jest 938%, ale w poprzednich IFO było więcej nawet tutaj 6480, w pierwszym było 1400%. Także tutaj dostawaliście już w ogóle za fliko te tokeny. Ciekawa opcja, nie brałem w tym udziału, jeszcze nie przeklikałem tego ręcznie. No i poza tym bardzo duża część kasy zebranych tutaj tak, kasy zebranej przez platformę zostaje przepalone. Cake to burn, czyli widzicie 500 tysięcy dolarów w tej biurce zostało przepalonych i te tokeny zostały usunięte z cyrkulacji tego projektu. Także no, dość, dość ciekawe podejście, tak jak mówię. Bardzo ciekawie tutaj ta platforma się zapowiada. Natomiast nie napalajmy się tak jeszcze dokładnie. Dobra, przejdźmy sobie do, tutaj most omówiłem. Tutaj jest cake właśnie jeżeli chodzi o to ile tokenów nowych wpływa na rynek. Emisja wynosi 40 tokenów na blok, czyli 1 200 000 tokenów dziennie. Natomiast palonych jest 15 tokenów z każdego bloku, no i koniec końców mamy 750 tokenów codziennie. 60% właśnie z tych palonych tokenów, znaczy z emisji nowych tokenów, idzie do farmelów, 40% do tych pulów yy, syropowych, że tak powiem, które są przyznawane dla osób, które ten cake stejkują. I co tam jeszcze było? Aha, 9% z tych zebranych tokenów właśnie jest przepalanych. 10% tokenów cake z każdej loterii też jest spalonych jest i 100% cakeów zebranych w IFIO jest również przepalanych. Także widać, że tutaj ten model deflacyjny faktycznie jakoś działa. Cała dokumentacja odnośnie tych wszystkich funkcjonalności jest tutaj gotowa. Na stronie przedstawiona. Wchodzicie sobie na sam dół, klikacie more i po lewej macie dokumentację, także polecam poczytać. Więc tak, tak jak mówiłem, Akademia Binance przygotowała cały poradnik do tego, czym ten PancakeSwap jest, jak on działa i tak dalej. Natomiast przejechałem sobie na sam dół i znalazłem taki wpis. Czy PancakeSwap jest bezpieczny? Na dzień 23 września 2020 PancakeSwap nie był audytowany. Wpłacanie środków na smart kontrakt zawsze wiąże się z ryzykiem wystąpienia błędów, nawet w przypadku audytowanych i się się dużą renomą projektów. Nigdy nie płacę więcej niż możesz stracić. OK, dziękujemy bardzo za ostrzeżenie. Natomiast ja, cię, ja się pytam, dlaczego wspieracie coś, co nie miało chociażby jednego audytu i Wy nie wiecie, czy to jest bezpieczne. Wrzucajcie tam swojego Twittera do swojej akademii, mówicie ludziom wpłacajcie tam kasę, a tak naprawdę nie sprawdziliście tego w ogóle. I ja sobie poczytałem, czy ta platforma przeszła jakikolwiek audyt. Jest firma Certik, która właśnie przeprowadza takie audyty i okazało się, że ten audyt został w pewnym momencie przeprowadzony. Ale grzebałem troszkę głębiej, tłumacząc to na polski, ujawniamy PancakeSwap, Pierwszy scam, który jest pokryty przez Binance Smart Chain. I o co tutaj chodzi? Czemu on pisze, że to jest scam? Sprawa jest taka, że tak jak powiedziałem, audytu nie było. Później Celtic właśnie Foundation wziął pod uwagę Pancake Swap, przeprowadził im audyt, dostaje 88 punktów na 100. Natomiast później wynikła taka sytuacja, że ludzie stracili 500 tysięcy dolarów. Za co? Tak jak wam powiedziałem, tokenów Cake musi być tyle samo co tokenów sy Syrup. Syrup, dobra, czytajmy to Syrup, tak? Dlaczego? No, bo one są po prostu jeden do jednego wytwarzane, jeżeli te kejki są mrożone w tym Syrup Pool. Natomiast nagle ludzie się skapnęli, jak weszli sobie na Etherscana, czy tam na Binance Smart Chain Scana, że tokenów Syrup jest więcej niż tokenów Cake. Okazało się, że była luka, oczywiście znowu w smart kontrakcie, i jeden gostek mógł, yy, ogarnął to tak, że wycofał tokeny z Cake z pula, a tokeny Syrup mu zostały. I w taki sposób dodrukował sobie 13 milionów tokenów Syrup i sprzedał je za około 500 tysięcy później dolarów, później najlepiej zamienił to na BNB i nie wysłał tego gdzieś indziej. On to wysłał normalnie na Binance'a, na gorący portfel Binance'a i tam to chciał opierdzielić dalej. Nie wiem niestety jak ta historia się skończyła, czy te tokeny zostały później gdzieś w sieci zablokowane. Podobno CEO Binance o tym został Oznaczony na, na Twitterze, i tak dalej. Pewnie jakaś akcja z tego wynikła. Natomiast no gościu po prostu wyprowadził sobie 500 tysięcy dolarów przez taką lukę. Po tym wszystkim znowu Celtic, jak usunął, po, te, po tej akcji Celtic usunął ten audyt. No i później po jakimś czasie, kiedy tak naprawdę PancakeSwap dodał dopiero takie ostrzeżenia, które nie było od początku, o tym, że nie można tam pewnej akcji wykonywać, to Celtic znowu przywrócił ten audyt na swoją stronę i teraz już mają 93 punkty, a nie 88. No, także bardzo ciekawa kwestia. Tak samo tutaj ludzie próbowali jakoś wyrównać te tokeny, żeby spalić trochę kejków, żeby ten, ta ilość syropów się zmniejszyła tak naprawdę. Niestety ta te głosowanie tak samo nie przeszło, chociaż miało 97 prawie procentowe poparcie w społeczności. Także widzicie, że nawet jeżeli coś jest popierane przez taką dużą firmę jak Binance, ma jakiś audyt tutaj przeprowadzony, to wy nie wiecie dokładnie jak to się w historii działo. Dlatego najlepiej poczytać o takich platformach, poszperać trochę głębiej, bo no kwiatków jest tutaj w tym rynku naprawdę wiele. No i teraz co? No teraz jest niby audytowalny, ten parking swap, nie ma już tego błędu, ale czy wy zaufacie tej platformie? To już jest wasza i wyłącznie kwestia. Procenty, oczywiście, kuszą, żeby tam wejść i wrzucić coś kasy. Natomiast ja osobiście nie będę z tego korzystał, bo mam tak jak wam mówiłem, zabrożone środki gdzieś indziej. Jeżeli chodzi o ten pool stablecoinów, daj do USDC, chyba tak było, czy tam daj do BUSD, 20% skali roku. spoko, ktoś ma dużo stablecoinów, nie wiecie, gdzie wrzucić, można o tym pomyśleć. Natomiast oczywiście pamiętajcie, wszystko na własne ryzyko to nie jest porada inwestycyjna. I to tak naprawdę w tym materiale już by było tyle. Wieczorkiem pewnie zobaczymy się, tak jak mówiłem, o godzinie 20 prawdopodobnie na wydaniu jakiejś tutaj informacji. Poszperam, co tam dzisiaj ciekawego się działo w internetach. No i tyle. Zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz i widzimy się w następnych materiałach na kanale. Cześć!